Dzień dobry. No nie będę ukrywał, że jesteśmy bardzo, nawet więcej niż zadowoleni, jeśli chodzi o wynik oczywiście. Bardzo ważne spotkanie dla nas i na pewno taka odrobina oddechu, jeśli chodzi o spoglądanie w tył, ale też bym chciał, żeby zespół przede wszystkim patrzył do przodu i też się pił w górę tabeli. Myślę, że byliśmy dzisiaj bardzo skutecznym zespołem, bo nie mieliśmy tych sytuacji dużo, praktycznie jedną i ją wykorzystaliśmy, więc Odra też gdzieś tam miała i dopisało nam szczęście, zwłaszcza w tej sytuacji w drugiej połowie. Chyba Kamiński to był, przy uderzeniu głową popełniliśmy błąd, zostawiliśmy go samego i mogło się to źle skończyć. Na pewno mam jedna sytuacja taka dla mnie troszeczkę jest kontrowersyjna, a mówię o niej dlatego, że dwóch środkowych obrońców dostał żółte kartki i tak oglądaliśmy tą sytuację z Deamo i wydaje nam się, że tam absolutnie to się nie kwalifikowało na żółtą kartkę i na pewno będziemy gdzieś zastanawiać się, czy się nie odwoływać, bo postaciliśmy dwóch środkowych obrońców, jeśli to nie będzie przyznane, to na pewno będziemy mieli jakiś tam spory ból głowy, ale też zrobimy wszystko, żeby być na to przygotowanym i w meczu z ŁKS-em optymalnie to zestawić. Natomiast no, w środę jest wielkie wydarzenie dla Łęcznej, bo gramy półfinał Pucharu Polski i dzisiaj w tej chwili musimy się jak najszybciej zregenerować, bo nie ma co ukrywać. Gospodarze dobrze przygotowali boisko, ale mimo wszystko ono jest dosyć grząskie i na pewno gdzieś to piłkarze w nogach odczuli. Dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania? Optyczna przewaga Odry w pierwszej połowie. Co zmieniliście w przerwie? Co powiedział Pan piłkarzom? No bo obraz gry w drugiej części już był diametralnie inny. No nie ma co ukrywać, że bardzo nie lubię gdzieś tam krytykować, więc nie powiem personalnie, ale ogólnie powiem, że no, za dużo miejsca zostawiliśmy w środku pola zawodnikom Odry i bardzo łatwo przychodziły piłki między liniami, mieliśmy dużo odległości, za nisko grali środkowi pomocnicy, którzy powinni grać wyżej i tutaj pod tym względem był duży problem. W drugiej połowie to skorygowaliśmy, też zmiana Michała Pawlika, który jest takim dosyć agresywnym zawodnikiem, na pewno każdy tydzień będzie płynął na jego korzyść, bo bez klubu był ostatnio, ale te 45 minut wytrzymał i to jest dobry prognostyk, więc na pewno to było kluczem, żeby ten środek zaczął grać lepiej. Dziękuję bardzo. Mecz w sumie wyrównany. Uważam, że w pierwszej połowie nie graliśmy źle, graliśmy nawet dobrze, tylko zabrakło wykończenia. Jakbyś w tym polu karnym nikt nie umiał się zdecydować na jakiś konkretny strzał, na jakieś konkretne uderzenie. I gra wyglądała naprawdę, naprawdę nieźle, tylko no co, w piłce potrzebne są bramki, żeby wygrywać w takiej sytuacji, jakiej my jesteśmy, a zawsze czegoś nam w tych sytuacjach podbramkowych brakuje nam takiego typowego egzekutora. Druga połowa, troszkę Łęczna doszła do głosu, aczkolwiek nic z tej gry nie wynikało groźnego dla nas i straciliśmy po raz kolejny bramkę w najgłupszy, jaki może być sposób. Odzyskujemy piłkę, strata. Świeca i brak grycia w polu karnym, gdzie to się już powtarza, gdzie było to i w meczu z ŁKS-em i w innych meczach, tak więc tutaj kolejny błąd, kolejna taka niepotrzebna interwencja, która spowodowała to. Tą bramkę sobie my sami strzeliliśmy, takie jest moje zdanie. No cóż, no mecz wyrównany, mecz na pewno moim zdaniem na remis, pierwsza połowa dobra, jak mam to podsumować, druga słabsza. Nie tyle, sporo spotkań jeszcze zostało, na pewno nie składamy broni i nie będziemy walczyć do końca o ten upragniony cel, jakim jest pozostanie w pierwszej lidze. Dziękuję. No, wygrana ewentualna z Górnikiem Łęczną mogła pozwolić na taki lekki oddech, tego lekkiego oddechu nie będzie, bo niestety wraca do strefy spadkowej. No tak, no wywalczyliśmy to, że byliśmy nad strefą spadkową, ten początek na pewno niezły. I mecze wyjazdowe, i seria meczy wyjazdowych, i gra naprawdę dobra. Z Arką uważam, gdybyśmy grali w 11, moglibyśmy na pewno pokusić się o zwycięstwo, bo i była gra dobra, i była płynność, i była walka, i była determinacja z bardzo dobrym zespołem. No a tutaj w tą drugą połowę źle mój zespół wszedł. Jakoś dziwnie, apatycznie, nie potrafiliśmy sobie stworzyć sytuacji, aczkolwiek mogliśmy szybko odpowiedzieć. Sytuacja Kamińskiego była stuprocentowa i ten remis w tym kontekście tego meczu, gdzie straciliśmy bramkę, by był na pewno cenny. Tym niemniej powiem tak, nie ma przełomu w tym zespole, jest cały czas jakieś średniactwo, jakieś takie, nie ma jakiegoś takiego błysku, że mecz taki wygrany,
wygrany u siebie, który by nam dał bodziec. No cały sezon wygląda podobnie i to mnie boli, tak dłużej nie może trwać. No. Musimy wygrywać u siebie, musimy zdobywać punkty, jak chcemy się utrzymać.